Szanowni Państwo, zebrani w gościnnej sali Ogniwa oraz ci, którzy w niedalekiej przyszłości będą oglądać nasz film na YouTubie, rozpoczynamy 43. Trzechnicę Oświeceniowo-Racjonalistyczną. Dziś temat między Krakowem a Watykanem, czyja jest ta wina? Tytuł nawiązuje oczywiście do książki Ecce Verbecca, Maxima Culpa. Książka jest takim de facto drugą częścią pierwszej książki Ecce napisanej już w 2013 roku, czyli 11 lat temu, pod tytułem Lękajcie się. I książka pierwsza zbierała jakby wspomnienia, oskarżenia osób, które były molestowane przez funkcjonariuszy Kościoła katolickiego w Polsce. Po tych 11 latach Ecce postanowił napisać drugą część, która w zamierzeniu miała udowadniać, że Jan Paweł II, a wtedy kardynał i arcybiskup metropolita krakowski, wiedział o przypadków molestowania i tuszował te przypadki tak samo jak wszyscy inni księżowie. Zaprosiłem Piotrka Szumlewicza, autora książki Jan Paweł II Nieświęty, tak? Ojciec Nieświęty, żeby porozmawiać o tym, czy ta książka Ecce coś zmieni. Czy w ogóle jest coś, czego jeszcze o Karolu Wojtyle, papieżu, Polaku nie wiemy. Bo mam takie wrażenie, że funkcjonujemy w Polsce, a przynajmniej część, jeśli nie większość Polaków, w takim zakątku, który nie chce, żeby do niego docierały żadne informacje. To jest jakby stałe wyparcie. Istnieje taka zbitka papież Polak, wielki Polak, który nam przyniósł wolność i różne ciekawe dary oraz kierunki. Natomiast nikt nie chce wiedzieć, być może jeśli to do szczęścia niepotrzebne, jakie były polityczne, społeczne efekty bardzo długiego pontyfikatu Jana Pawła II. I chcieliśmy przypomnieć dzisiaj o tych skutkach, konsekwencjach, czynach Jana Pawła, które na świecie zostały już ocenione. Tylko w Polsce nie mieliśmy do czynienia z taką poważną, publiczną, bo oceny się pojawiały, jedną z nich była książka Piotra, natomiast nie było takiej poważnej debaty na tym, jakie były skutki pontyfikatu Jana Pawła II. Chcieliśmy z Piotrem przypomnieć wszystkie te rzeczy, które były przedmiotem krytyki Jana Pawła i być może te, które z jego pontyfikatu, jeśli takie były, z jego pontyfikatu wyniknęły jakieś pozytywy. Także Piotrze, na początku spróbował wypunktować te rzeczy, które najbardziej utkwiły, zostały podkreślone przez różnych publicystów, znawców polityki watykańskiej i przez ciebie odnośnie tego, co zostało po pontyfikacie Jana Pawła. Witam Was bardzo serdecznie. Pytanie jest bardzo szerokie, właściwie mógłbym gadać na ten temat godzinę. To takie najważniejsze. Tym bardziej, że jak to mówi Jarosław Kaczyński czy pan Morawiecki, papież to polskość, w związku z tym z perspektywy partii rządzącej właściwie cały kształt dzisiejszej rzeczywistości jest jakoś zdeterminowany przez Jana Pawła II. Moim zdaniem jest to skądinąd częściowo trafna diagnoza, to znaczy rzeczywiście część wątków, które były w nauczaniu Jana Pawła II, pojawiły się w dzisiejszej rzeczywistości. Zostały inkorporowane. Tak. Natomiast ja powiem tak, może na wstępie, dlaczego my o tym rozmawiamy, przynajmniej ja, dlaczego ja o tym mówię dzisiaj i dlaczego tą swoją książkę wydałem o papieżu te 11 lat temu również. Jakby z Janem Pawłem II jest trochę tak jak z Kościołem w ogóle, to znaczy ja jestem ateistą, jestem niechrzczony, nigdy nie miałem gorących uczuć do Kościoła, póki Kościół nie zaczął się interesować mną. I Kościół się interesuje mną na bardzo wielu obszarach życia. Już jak miałem 7 lat, to pamiętam, jak jeszcze nie było religii w szkołach, a już mnie koledzy pytali, dlaczego ja nie chodzę na religię do Kościoła. I to było takie nieprzyjemne pytanie, czułem się trochę przymuszany do odpowiedzi. Tam mnie przyjaciel uratował słowami, że
że Piotr przecież tak naprawdę wierzy w Boga, tylko udaje, że nie wierzy, tak, że miał uspokoić sytuację, ale ta presja była już w tamtych czasach, kiedy przecież nie było instytucjonalnego nacisku na to, żeby religia była jakoś, nie wiem, dobrem powszechnym, żebyśmy wszyscy byli katolikami. No ja jestem z roku 76, to był lata 80, tak, kiedy no właściwie był PZPR, władza deklaratywnie świecka, mimo to już były pewne elementy doktryny katolickiej w społeczeństwie. Dla części społeczeństwa to był jakiś tam, nie wiem, perspektywa nadziei na obalenie komuny. Dla części, na przykład dzieci, to była presja, że dzieci nie chodzące do kościoła być może są trochę gorszego sortu. I po 89 roku to zaczęło narastać. Natomiast przechodząc do odpowiedzi na twoje pytanie. Co zostało z papieża, to pewnie będziemy dzisiaj długo dosyć o tym mówić, może tylko tak ramowo. Czy może też, jakie były takie główne wątki, tak też zrozumiałem twoje pytanie, wymiary. Jakbym miał streścić swoją książkę, tego Ojca Nieświętego sprzed 11 lat, w takim kilkuminutowym speechu, to bym powiedział tak. Po pierwsze, co dzisiaj jest tematem bardzo głośno dyskutowanym, z całą pewnością tajność, bardzo daleko posunięta tajność, która z całą pewnością obejmowała ukrywanie pedofilów na masową skalę. Mnie martwi bardzo poziom dzisiejszej debaty publicznej, dlatego że biorąc pod uwagę materiały, które są z wielu krajów świata, z archiwów watykańskich, z archiwów poszczególnych państw, ze świadectw ofiar, ze świadectw biskupów, z danych różnych archidiecezji, Jan Paweł II ukrywał pedofilię na masową skalę i my możemy ewentualnie dyskutować, nie wiem, jak to, czy można to usprawiedliwić, czy nie, czy kontekst był taki, że wszyscy ukrywali, czy nie. Natomiast to, że ukrywał, moim zdaniem nie ulega żadnej wątpliwości. Ja jestem zszokowany, że w Polsce w ogóle się robi demonstracje na cześć ukrywania pedofilów. To jest coś tak przerażającego, że mi się w głowie nie mieści, więc niezależnie od tego, że papieża już nie ma od 18 lat, to, że ludzie demonstrują na rzecz zamykania ust niewygodnym dziennikarzom, to jest samo w sobie straszne z perspektywy demokracji. Po prostu czytałem taki przerażający sondaż, robiony przez środowiska liberalne, więc trudno tu zarzucić stronniczość. Podaję Okopres i TOK.fm zrobiły materiał o tym, czy dziennikarze się powinni zajmować przeszłością polskiego papieża, czy też lepiej chronić pamięć o Janie Pawle II ze względu na jego zasługi, tak? Czyli krótko mówiąc, czy przyglądamy się papieżowi, czy wprowadzamy taką odgórną cenzurę. I odgórna cenzura wygrała w tym sondażu. To znaczy 49% ankietowanych odpowiedziało, że nie należy przyglądać się krytycznie papieżowi. Nie należy badać patologii, nawet jeżeli one miały miejsce. Przeciwnego zdania było bodaj 42% czy 40. W związku z tym okazało się, że połowa Polaków i Polek jest za tym, żeby ukrywać niewygodne fakty o pontyfikacie Jana Pawła II, nawet jeżeli on ukrywał pedofilów na masową skalę, bo podkreślam, to nie były te marsze, które przeszły wczoraj po Polsce, to nie były marsze na rzecz nawet obrony czystego papieża, to były marsze na rzecz ukrywania niewygodnych faktów, tak? To był marsz przeciwko między innymi takim dziennikarzom jak pan Gutowski, czy częściowo jak ja, bo ja właściwie robię to samo, czy Overbeck, czy Gutowski, więc to samo w sobie jest przerażające. Więc pierwszy obszar to jest ukrywanie pedofilów i kultura tajności. Drugim ważnym punktem tej kultury tajności jest coś, co moim zdaniem wybuchnie w najbliższych latach w Polsce, już wybuchło w wielu krajach zachodnich, co jest bardzo ważne. Nie powiem, że ważniejsze, bo ukrywanie pedofilów jest rzeczą przerażającą po prostu, więc no, trudno powiedzieć, że to jest mało ważne. Ale ta druga rzecz jest, można powiedzieć, równie ważna i jest fundamentalna dla funkcjonowania państwa, to znaczy totalna tajność finansów Watykanu i mnóstwo przekrętów finansowych. Za czasów Jana Pawła II Watykan był praniem brudnych pieniędzy de facto. Jedna postać, którą dość szczegółowo opisała Agnieszka Zakrzewicz, którą zrobiłem wywiad w Ojcu Nieświętym, to jest niejaki Marcin Kus, biskup. To był biskup, który był oszustem, defraudował pieniądze na masową skalę, był jednym z szefów organizacji zajmujących się finansami Watykanu i zarazem przyjacielem Jana Pawła II. Jakby w tej sprawie również nie można powiedzieć, że papież nie wiedział, dlatego że włoska prokuratura zażądała od Watykanu wydania Marcin Kusa, groziło mu 25 lat więzienia i Jan Paweł II osobiście powiedział, że go nie wyda, bo to jest jego przyjaciel, więc uchronił go przed więzieniem za masowe malwersacje finansowe. W latach 70. i początku lat 80., kiedy już Jan Paweł II był
papieżem. Watykan współpracował również z mafią włoską. Finanse były całkowicie niejawne. Tam, które wchodziły wielomiliardowe kwoty, jeszcze w latach 2000 w pewnym momencie, jak ktoś z was był w Watykanie, to w pewnym momencie nie można było w ogóle płacić kartami, ponieważ Watykan został uznany za pranie brudnych pieniędzy. I to chodziło o wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II. To nie jest tak, że tutaj coś Benedykt nawalił. Ja nie wiem, że Benedykt był w porządku, czy Franciszek. Niemniej jednak te nieprawidłowości finansowe dotyczyły pontyfikatu Jana Pawła II. I to jest taki drugi wymiar. Trzeci wymiar dla katolików chyba ważny powinien być, tak mi się wydaje. Ja nie jestem katolikiem, więc ja tylko mówię informacyjnie. Jan Paweł II faktycznie dokonał radykalnego zwrotu w prawo Kościoła katolickiego. I wstecz. To jest bardzo ważna rzecz. Współpraca z de facto faszystowską organizacją Opus Dei. Mówię faszystowską, ponieważ Opus Dei to była połowa rządu generała Franco. I rzeczywiście Jan Paweł II bardzo, bardzo mocno dowartościował Opus Dei, dowartościował te fundamentalistyczne środowiska. No dzisiaj w Polsce takim znanym środowiskiem jest Ordo Iuris, natomiast Opus Dei jest i była organizacją znacznie silniejszą, która miała swoje zbrojne ramię, która rzeczywiście była potęgą, cały czas jest potęgą w skali międzynarodowej, która wtedy rzeczywiście współrządziła w tych krajach rządzonych dyktatorsko, więc warto o tym pamiętać. Czwarta sprawa to jest podejście do praw kobiet i do aborcji. Rzeczywiście papież de facto odkrył aborcję i odkrył jej zakaz. To znaczy, ja nie mówię, że Kościół był zawsze jakoś przyjazny prawom kobiet, bo nigdy nie był przyjazny, zawsze był. Jest z nami przyjaciel, tutaj piesek. I rzeczywiście Jan Paweł II był radykalnym wrogiem aborcji i on nagłosił ten temat politycznie, on go wprowadził do agendy międzynarodowej, wprowadził go w czasie wyjątkowo strasznym, mianowicie epidemia HIV-AIDS, kiedy nie było żadnych leków. Papież bardzo brutalnie wprost mówił, że nie należy używać środków antykoncepcyjnych. Również mówił o tym, że kobiety zgwałcone powinny rodzić wtedy, kiedy między innymi były gwałcone kobiety w byłej Jugosławii. W związku z tym były też takie przerażające aspekty pontyfikatu Jana Pawła II, kiedy on rzeczywiście odnośnie praw kobiet czy osób, które no, mogły się wtedy zarazić nową chorobą zupełnie, na którą nie było jeszcze leków, podchodził w sposób bardzo bezwzględny i taki bardzo, bardzo doktrynalny. Ważnym aspektem Jana Pawła II, jego pontyfikatu, który też się, nie wiem dlaczego dzisiaj tak łatwo usprawiedliwia, było podejście do Ameryki Łacińskiej. Dziwię się, że papież Franciszek jest tutaj taki spolegliwy, może dlatego, że jego rola również nie była taka jasna, jak chodzi o z dyktaturą argentyńską. Natomiast papież rzeczywiście znany jest z tego, i to były słynne gesty, błogosławił Pinocheta. Była taka scena, kiedy tam podeszły do niego ofiary Pinocheta i on je odepnął, a Pinocheta pobłogosławił. I generalnie rzecz biorąc, Watykan za Jana Pawła II faktycznie bardzo jednoznacznie opowiedział się za prawicowymi dyktaturami w Ameryce Łacińskiej. Dyktaturami, które pod kątem ofiar, no, jakby radykalnie przebijały PRL w latach pontyfikatu Jana Pawła II. W związku z tym tu papież również bardzo jednoznacznie wsparł krwawych dyktatorów, zwalczając teologię wyzwolenia, która była takim miksem katolicyzmu i pewnej wersji marksizmu, ale przede wszystkim to był ruch przeciwko dyktaturze, no, katolików zwalczanych przez władzę, i papież osobiście zaangażował się w zwalczanie teologii wyzwolenia, więc też jest to bardzo mroczny aspekt jego działalności. Istotnym elementem, bo ja muszę powiedzieć, że ja w przeciwieństwie do większości Polaków katolików, ja czytałem sporo encyklik papieskich i nawet prowadziłem z nich zajęcia na filozofii. I nawet egzaminy prowadziłem w sposób bardzo przyjazny. Pamiętam, jak raz się tam trochę speszyłem, jak powiedziałem, czy mogłaby pani powiedzieć, jakie było wyobrażenie nauki Jana Pawła II, jak się nauka ma do religii, a pani jakoś tak spojrzała, studentka, do góry i powiedziała, że Jan Paweł II kochał ludzi, jakoś tak się zafiksowała na tej miłości do ludzi. Chciałem jej dwój stawiać, a ona nie potrafiła, poza wyrażeniem kultu papieża, odpowiedzieć na to pytanie i na żadne inne. No ale w każdym bądź razie Jan Paweł II, co jest być może również ważne, Jan Paweł II, jak chodzi o jego encykliki, nigdy tak naprawdę nie popierał specjalnie demokracji. Co biorąc pod uwagę to, że się papieża Polaka stawia jako tego człowieka, który obalił komunę i obalił jakby tą naszą wersję takiego autorytarnego systemu. No, być może przyczynił się Jan Paweł II do obalenia PRL-u, ale pytanie, czy rzeczywiście Jan Paweł II był jakimś orędownikiem demokracji.
mam poważne wątpliwości, a teraz mówię o aspekcie doktrynalnym, tak? To znaczy, jeżeli Jan Paweł II wspierał krwawe dyktatury w Ameryce Łacińskiej, które no, tam demokratyczne władze po prostu zostały obalone i Jan Paweł II niestety popierał tych przywódców krwawych. I jak chodzi o PRL, to również krytyka nie dotyczyła braków demokracji. Zresztą w tych encyklikach z lat 90. Jan Paweł II również sobie pozwalał na takie uwagi, że właściwie ważniejsze od demokracji jest na przykład zakaz aborcji, tudzież porządek naturalny, więc tutaj można powiedzieć, że papież był bardzo konserwatywny w tym swoim przekazie doktrynalnym. Z perspektywy tak na marginesie polskich reform warto wspomnieć, to ta część lewicy, która sympatyzuje przynajmniej z niektórymi encyklikami Jana Pawła II, warto zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy Balcerowicz robił polskie reformy, to akurat Jan Paweł II do niego mrugał i pisał o bardzo istotnej roli własności prywatnej, która jest ważniejsza od państwowej i jakby to było odebrane przez wiele środowisk jako zielone światło dla tych reform gospodarczych, które no, mogą budzić poważne wątpliwości. Więc to, ja bym powiedział tak ramowo, to są takie główne aspekty, natomiast myślę, że możemy długo rozmawiać o tym, kim jest Jan Paweł II dzisiaj, bo on, no, poza tym, że już go nie ma oczywiście, natomiast wydaje mi się, że jego duch rzeczywiście jest. To znaczy Jan Paweł II z mojej perspektywy niestety, ale on żyje. I dlatego między innymi tyle o nim mówię, że rzeczywiście te nauki Jana Pawła II cały czas bardzo mocno są obecne w polityce Prawa i Sprawiedliwości. Model gospodarki, model polityki społecznej, podejście właśnie do różnego rodzaju autorytetów tak zwanych, tak? Ja pamiętam, kiedyś byłem z Ryszardem Czarneckim w Polsacie, ja mu powiedziałem, że gdyby wyszło, że Jarosław Kaczyński ukrywał pedofilów, to chyba jednak był skompromitowany, więc ja mimo wszystko bardziej cenię waszego lidera niż Jana Pawła II, on był strasznie o to obrażony. Ale jak się okazuje, dzisiaj rzeczywiście politykom strasznie dużo się wybacza i to właściwie społeczeństwo nawet to na... Ta część lewicowo-liberalna, jakby w cudzysłowie nasza w tym wypadku, też mam wrażenie, że przymyka na to oko. Więc kończąc już, bo nie chcę tutaj od razu gadać 40 minut, ale dla mnie Jan Paweł II jest bardzo ważny, dlatego że mam wrażenie, że to ukrywanie, wracając do początku mojej wypowiedzi, ukrywanie tych patologii, marsze na cześć ukrywania pedofilii przez Kościół, to jest taka postawa, która jest również obecna wielu innych, jakby na poziomie mikro, tak? Czyli na przykład ukrywanie mobbingu w zakładzie pracy, czyli jakaś forma dyskryminacji wobec osoby trans albo geja w mojej miejscowości, czy lesbijki, czyli prześladowanie jakiejś osoby, nie wiem, czarnym kolorze skóry, czyli prześladowanie dziecka, które jest grube, albo brzydkie, albo chore jakoś, tak? Ja mam wrażenie, że takie wypieranie niewygodnych faktów to jest coś, co niestety, no można powiedzieć, to wypieranie w przypadku papieża, ono się rozlewa po całej Polsce. Ja nawet w swojej działalności związkowej czasem widzę, jak ludzie łatwo potrafią usprawiedliwić, że na przykład zaszczuwają swojego kolegę, tak? Bo szef dał sygnał. No jak ja mogę nie powiedzieć, że on jest gnojem, skoro szef go nie lubi, a przecież szef jest groźny, tak? Albo nawet czasem spotykam się u ludzi z taką postawą, że nawet osoby o lewicowych czy liberalnych poglądach po prostu przebierają się w elegancki garnitur i idą z kwiatami, jak przyjeżdża minister. Ja mówię, jak wy możecie czapkować temu, nie będę przeklinał, tak? A ludzie tak, nie no, ale wiesz, no, minister tu trzeba sobie zdjęcie zrobić chyba, nie? A ja mówię, no nie, chyba wszyscy sobie zdjęcie z taką świnią robić, nie? A generalnie rzecz biorąc mam wrażenie, że to cały czas działa, że jak ktoś jest, że tak powiem, kimś, to mu więcej wolno, tak? Ziobro ukradł 280 milionów z Funduszu Sprawiedliwości, w zasadzie wolno. Sasin zmarnował 70, Szumowski 200. I generalnie rzecz biorąc mam wrażenie, że jeżeli mamy wybaczać papieżowi, no to dlaczego nie mamy wybaczyć również Ziobrze, Kaczyńskiemu, ale też z drugiej strony oczywiście jakiemuś tam, nie wiem, Czarnastemu jak na rozrabia, czy Tuskowi, czy komuś innemu, to się rozlewa. Czyli chronimy tak zwanych naszych wielkich. I to jest bardzo, bardzo, bardzo negatywne zjawisko, to znaczy ja to nazywam po prostu brakiem odwagi cywilnej, dlatego że tak powiem, cytując klasyka, krytyka Jana Pawła II to jest kwestia elementarnej przyzwoitości po prostu, bo jak mówię, dzisiaj już wiadomo, że on czynił dużo złego. Ja nie mówię, że z perspektywy osób, które są katolikami, nie czynił czegoś dobrego, natomiast jeżeli mamy być uczciwi, to pomyślmy przynajmniej, że przynajmniej ukrywał pedofilów i oszustów finansowych, czy dyktatorów krwawych. No i cóż, komuś się to może podobać, chociaż dziwi mnie taka postawa. Niemniej na kwestionowanie faktów po to, żeby utrzymać autorytet, jest zjawiskiem przerażającym. Właśnie na koniec poruszyłeś jedną z bardzo ważnych spraw, moim zdaniem. To znaczy,
to, co się stało po roku 89, obserwuję jako taką ucieczkę od rzeczywistości. To znaczy nieprzyjmowanie i faktów, i rzeczywistości takich, jaka ona jest, bo oczywiście ta rzeczywistość bywa mało przyjemna, bywa bolesna, a wszyscy mamy swoje problemy, więc lepiej jakby udawać, że w ogóle tej rzeczywistości nie ma. Tak jak podkreślałeś działalność Jana Pawła II, to wyraźnie widać na początku jego pontyfikatu, że został wybrany po to, żeby zahamować ten taki słaby, rysujący się na Soborze Watykańskim II ruch, który miałby zbliżyć Kościół do rzeczywistości. Czyli jakby zmniejszyć ten dystans pomiędzy końcem, czy nawet połową XIX wieku, w jakiej funkcjonował Kościół cały czas, a tymi procesami demokratycznymi, jakie ewidentnie zaszły po 1945 roku na całym świecie. I wyraźnie widać we wszystkich działaniach Jana Pawła II, że on te nadzieje spełnił. To znaczy pozwolił funkcjonować w Kościele wszystkim ruchom integrystycznym i konserwatywnym. Wycinał, tak jak mówiłeś, całą teologię wyzwolenia i wszystkie takie ruchy europejskich liberalnych teologów, którzy uważali, że Kościół powinien nadążać za współczesnością. Te wszystkie osoby zostały albo usunięte z tych miejsc, na które wpływ miał Kościół i Kuria Rzymska, albo zmuszone do ustąpienia czy wycofania się swoich poglądów. Więc drugi element, który też się pojawił, być może tak nazwany, Jan Paweł II był ewidentnym antykomunistą. I jak wspominałeś, każdy wróg komunizmu był z automatu przyjacielem Jana Pawła II. I stąd się wzięły wszystkie te sympatie do tych dyktatur Ameryki Łacińskiej, bo tam uważano, że wszystkie matki komunistyczne są wrogie, w związku z tym wszyscy, co zwalczali komunizm, uzyskiwali z automatu poparcie Kościoła katolickiego w ocenie papieża. Klasycznym przykładem jest na przykład Salwador, gdzie biskup Salwadoru, który na początku swojej drogi jakby biskupiej był takim centrystą katolickim. Natomiast biorąc pod uwagę sytuację w Salwadorze, zaczął jakby brać obronę obywateli Salwadoru, zbliżał się niebezpiecznie być może zdaniem Jana Pawła II do teologii wyzwolenia i zginął kilka dni po wizycie Jana Pawła II w Salwadorze, gdzie on spotkał się z aktualnym dyktatorem Salwadoru, a nie spotkał się ze swoim biskupem. To zostało odebrane jako takie nieformalne przyzwolenie. Czyli Jan Paweł II był świadom tego, że życie biskupa Romero wisi się na włosku. Tego się nie dowiemy. Natomiast zbieg okoliczności, jak potem nastąpił, no prawdopodobnie zostało to odebrane przez dyktaturę salwadorską, że nikt nie będzie ze strony Watykanu jakby bronił biskupa Romero. Skończyło się to jego śmiercią, został zabity w kościele. Ten antykomunizm Jana Pawła II przysłaniał mu być może spojrzenie na politykę i z drugiej strony był wygodnym jakby bohaterem wszystkich tych, którzy też uważali komunizm za zło. Prawda? Wiadomo, że im dalej od rewolucji, tym nasila się walka rewolucyjna, w związku z tym im dalej od przewrotu roku 89, ewidentnie pokojowego i przekazania władzy, tym bardziej jakby PRL i komunizm staje się wrogiem aktualnych władz. To jest jakby wyciąganie. No, najlepiej walczyć jest z kimś, co nie istnieje i nie jest w stanie się bronić. Do tej roli tego patrona walki z nieistniejącym PRL-em Jan Paweł II nadaje się idealnie. Powiem tak, to znaczy nie ulega wątpliwości, że duża część polskiego społeczeństwa i jeszcze większa część elit politycznych rzeczywiście tożsamość polityczną ma ufundowaną na antykomunizmie. Żeby było jasne, można to tyle to zrozumieć, że oczywiście władze PRL-owskie były, no nie były tak represyjne jak władze w Ameryce Łacińskiej poza końcem lat 40., początkiem lat 50., natomiast rzeczywiście jak patrząc nawet z perspektywy siebie, przypuszczam, że PRL tylko siedział w więzieniu jako osoba, która miała jednak pod wieloma względami inne poglądy, która też jest za swobodami obywatelskimi.
Więc to, że akurat Jan Paweł II w jakiejś mierze uchodzi za symbol przemian w Polsce, ja to mogę zrozumieć. Znaczy ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że PRL w znacznie większym stopniu obalił jednak Gorbaczow niż Jan Paweł II. Natomiast ja jestem liderem związkowym, rozmawiam z wieloma ludźmi ze zrzeszonych u mnie związków i część z nich, szczególnie osób powiedzmy w wieku 50-60 lat, pamiętając tamte czasy, mówi, że oni rzeczywiście wtedy czuli, że Jan Paweł II niesie pewną energię, tak? Że daje im takiego powera do działania przeciwko władzy. Niezależnie od tego nawet, co Jan Paweł II mówił, co uważał, że on w innych krajach świata robił rzeczy, powiedzmy, niezbyt ciekawe nawet, ale ich interesowało to, że dawał im pewną energię do walki z autorytarną władzą. No jestem w stanie to zrozumieć, tak? Jakby też trudno kwestionować czyjeś emocje. Natomiast to, co mnie boli dzisiaj, aczkolwiek ja rozumiem, że to jest wyzwanie dla tych osób, z którymi ja rozmawiam i faktycznie ja to widzę, to jest pewnego rodzaju problem nawet psychologiczny, tak? Dlatego, że rzeczywiście jest tak, i tutaj PiS to wykorzystuje, część polskiego społeczeństwa, szczególnie jak mówię, to jest osoby 50, 60, 70 lat, to są ludzie, którzy mają skonstruowaną psychikę w ten sposób, że naprawdę Jan Paweł II częściowo ufundował ich psychikę, to znaczy rzeczywiście oni walczyli z tą komuną i mówili: Ojcze Święty, ty nas wspierasz, prawda? I trochę jak do Boga, ten Jan Paweł II nie mówił im prawda, ale mówił coś tam, nie, błogosławił was, o, powiedział prawda, jest, tak, dał nam powera, nie? I rzeczywiście ludzie tak to odbierali wtedy. Ja osobiście znam dużo ludzi, którzy dzisiaj mają problem, są myślący ludzie i mówią: Jezus Maria, co ja mam? Jakby to jest problem psychologiczny, tak? Osoba, która tak bardzo ufundowała moje życie w latach 80. okazała się kim innym niż myślałem, tak? Ja nie... I serio ci ludzie nie wiedzieli, że on na przykład ukrywał pedofilów, tak? Albo że to się aż tak opierało na przekrętach finansowych. I ci ludzie mają problem psychologiczny nawet, tak? To, no, to trochę tak, jak się okazuje, że jakaś bliska nam osoba jest pedofilem na przykład, tak? Albo ukrywa pedofilów, albo jest malwersantem finansowym. To są często dramaty rodzinne, tak? I mamy skłonności do usprawiedliwiania naszych bliskich i mam wrażenie, że długo pielęgnowano i PiS pielęgnuje cały czas taką rodzinną relację z papieżem, tak? I dlatego to jest w pewnym sensie tym bardziej obrzydliwe, że Jan Paweł II to jest taki dobry wujek, który ukrywał pedofilię na masową skalę, ale w sumie, no dobra, no w sumie ukrywał, ale jest dobrym wujkiem, w związku z tym może wujka jednak, no... Zostawmy go w spokoju, niech ta pamięć o nim będzie. No, a jak wiemy, no bo takie są też dane, kwestie pedofilii czy w ogóle przemocy głównie są w rodzinach. I na masową skalę oczywiście są ukrywane z tego względu, że w rodzinach, no jak to w rodzinie, relacje są złe albo dobre, ale bardzo często są gęste, są ciasne, ludzie są od siebie jakoś uzależnieni, nawet często ofiara jest uzależniona od swojego kata. Są sytuacje, kiedy, nie wiem, jakiegoś męża, który bije, zamyka się do więzienia i bita żona płacze, jak się go zamyka do więzienia. No to są mechanizmy też psychologiczne po prostu i mam wrażenie, że wielu Polaków i Polek jest w ten sam sposób uzależniony od papieża. I to, co... tak, i to w tym związku z papieżem. Tak, i to, co robi PiS obrzydliwego moim zdaniem, znaczy obrzydliwego pod każdym politycznym, psychologicznym, społecznym, to jest to, że PiS pielęgnuje tą rodzicielską relację z papieżem i PiS właściwie mówi to wprost, no dobra, może ukrywał tych pedofilów, może był tak naprawdę świnią w sensie moralnym, ale to był nasz papież, to był nasz ojciec, a ojca się, na ojca się ręki nie podnosi. I oni to de facto mówią wprost. I w momencie, kiedy minister sprawiedliwości, prokurator generalny mówi: wy uważajcie, bo jak będziecie za bardzo grzebać w papierach naszego ojca, to my się wami zajmiemy. Nie, że zmienimy zdanie na temat ojca i pomożemy jego ofiarom, które jeszcze często żyją. Znaczy, ja nie mówię o ofiarom pośrednim, także ukrywał cały ten system. Właśnie pedofilii, to nagle się okazuje, że polskie państwo wręcz zastrasza tych, którzy się domagają swoich praw, tak? Że jeżeli jakaś ofiara mówi: zaraz, ale gwałcił mnie ksiądz jakiś tam, który go Wojtyła osobiście znał i ja pisałem do Wojtyły w tej sprawie i mnie olewał, no to nagle się okazuje, że polski minister sprawiedliwości mówi: ty Heniu, uważaj lepiej, bo ja się tobą zajmę i jeszcze mocniej oberwiesz. Być może byłeś gwałcony, ale sorry, teraz tam na ojca próbujesz rękę podnieść, który jest symbolem naszego państwa i społeczeństwa. Więc coś strasznie złego się dzieje z tym papieżem, no który no nie żyje już przecież naprawdę od wielu lat, tak? A mimo to pamięć o nim jest bardzo żywa i władza ją wykorzystuje w celach potwornych moim zdaniem. Taki element z mojego paletka związkowego, bo to jest wręcz groteskowe, że NSZZ Solidarność z funduszu strajkowego finansowało masowy udział swoich ludzi w tych marszach papieskich. Z funduszu strajkowego, no to jest rzecz dosyć niesamowita, że ja nie wiem, czy to ma być strajk,
przeciwko Gutowskiemu, czy tam Overbeckowi, czy Szumlewiczowi. No, dziwny jakiś pomysł, taki nie wiem, czy bardziej straszny, czy bardziej śmieszny. Strajk przeciw rzeczywistości. Tak, ale to jest właśnie, właśnie dlatego ja nawet pisałem w jednym ze swoich tekstów, że właśnie ci protestujący mogliby na banerach nieść hasła typu tylko nie mów nikomu, albo kościołowi wolno ukrywać pedofilów, dlatego dla mnie te marsze były aż tak przerażające. Natomiast rzeczywiście dla mnie bardzo, bardzo niepokojącą rzeczą jest to urodzinienie papieża, że papież to właśnie taki dobry wuj, który wiedział o pedofilii na masową skalę i teraz polskie państwo mówi, ok, jest wujem, więc wolno, więc jemu wolno było, tak? I skutki tego są moim zdaniem, no takie trochę jak pisowskiego państwa, bo jeżeli papieżowi wolno było ukrywać pedofilię, no to Kaczyńskiemu wolno ukrywać różne przestępstwa finansowe, Ziobrze wolno ukrywać różnych przestępców, Szumowskiemu wolno marnować dziesiątki milionów na jakieś lewe respiratory. O to chodzi, jeśli znajdziemy słuszną sprawę, to żeby ją zrealizować, można zrobić wszystko. Tak, 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 tak. I to jest właśnie ten przerażający mechanizm traktowania ludzi w sposób czysto instrumentalny. I to, że nagle po prostu Gutowski stał się właśnie wrogiem polskiego państwa numer jeden, ten autor tego materiału Franciszkańska 3. Są tak na marginesie, bo jakby teraz debata publiczna żyje trochę tymi materiałami o pedofilii, więc może dwa słowa powiemy. I też książką Werbecka i głównie tym materiałem w TVN-ie. Nie wiem, czy wszyscy oglądaliście ten materiał, bo ja oglądałem, starałem się dosyć uważnie. I dosyć niesamowite jest, w jaki sposób pisowskie władze starają się ten materiał zdezawuować. Bo oni mówią, że to są w ogóle ubeckie materiały, że to jest czyste kłamstwo, manipulacja. Otóż w tym materiale Gutowskiego, materiały akurat ubeckie są drugorzędne. Jest sporo wypowiedzi ofiar. I za każdym razem, kiedy ja słucham jakiegoś Żaryna, z którym tam niedawno byłem w Polsacie, czy jakiegoś Kaczyńskiego, Morawieckiego, to oni de facto jednak cały czas mówią, że nawet jeżeli coś takiego miało miejsce, bo w przypadku czterech z tych księży w tym materiale, no trzech było bodaj skazanych, dwóch albo trzech, tak? Chyba dwóch było skazanych. A jeden uciekł. Tak, a jeden uciekł. W związku z tym oni byli pedofilami. Jakby to nie jest wymysł służb. Oni byli pedofilami i oni na pewnym etapie swojej kariery podlegali Janowi Pawłowi II. I to jest akurat fakt, któremu no nikt nie może zaprzeczyć po prostu, bo tu żadne służby nie wymyśliły sobie struktury papieskiej. Tylko teraz nagle się okazuje, że zdaniem takiego Kaczyńskiego i całej tej propagandy rządowej jest tak, że byli pedofilami, ale przecież to, że sygnały o pedofilii dotarły do Jana Pawła II, to już są jakieś notatki ubeckie. No, jeżeli w pionowej instytucji, takiej jak Kościół katolicki, byli księża pedofile, z czego jeden w ogóle sam był agentem esbeckim i SB go chroniło po prostu. Chroniło go. Więc sugestie, że SB sobie wymyśliło, że Jan Paweł II wiedział o tych ludziach, że oni gwałcili, to jest tak dziwna konstrukcja, tym bardziej, że jak mówię, również się ofiary zgłaszały wtedy do Jana Pawła II. Więc to jest jakby taka, no jakaś taka kosmiczna konstrukcja, tym bardziej, że Kościół katolicki i za czasów, kiedy Jan Paweł II, Karol Wojtyła był biskupem, był już papieżem, no to te papiery pierwotnie szły do niego. I zakładać, że wszystkie materiały były przejmowane przez jakiś tajemniczych, no nie wiem, złe otoczenie. Tutaj jakiś, nie wiem, tu jakiś kolega przejmował Wojtyłę albo esbecja, która przejmowała, żeby nie dotarło do Wojtyły. Później rzekomo Sodano, niektórzy twierdzą, że Dziwisz. To jest teoria, która czyni z Jana Pawła II kretyna. Mi się to kojarzy z tym, że swego czasu, nie wiem, czy pamiętacie, Korwin-Mikke lubi tak błyszczeć czasem, że Hitler to pewnie nie wiedział o Holokauście. Bo przecież nie ma żadnego dowodu, kiedy on by pisał wprost, że on stworzył system obozów koncentracyjnych. Nie ma dowodów, że wiedział, tak? Albo z drugiej strony, co jest zresztą faktem historycznym, że wiele ofiar reżimu stalinowskiego pisało do Stalina osobiście listy o tym, że źli urzędnicy ich prześladują. Ja, żeby było jasne, jak pan śmie porównywać Jana Pawła II do Hitlera czy Stalina, nie porównuję, mi chodzi o mechanizm. Mechanizm jest taki, że tłumaczy się wodza, że jacyś ludzie na dole coś złego robili, a wódz mógł nie wiedzieć w końcu. No jak w tak pionowej instytucji jak Watykan, chyba nie ma bardziej pionowo zarządzanej instytucji dzisiaj niż Watykan, kiedy wszystko idzie na samą górę, zresztą akurat w tej swojej książce Overbeck słusznie moim zdaniem zwraca uwagę, dużo przykładów dając, że w sprawach znacznie mniej poważnych niż pedofilia,
papież błyskawicznie reagował. Czyli na przykład, jeżeli dostawał list od jakiegoś gościa z jakiegoś kraju, typu, no nie wiem, dajmy na to Nigeria, że ktoś tam, Ojcze Święty, uważaj, dlatego że biskup w Nigerii jakieś ma dziwne przejawy, że nie wiem, że wierzy w jakiś lokalny kult, a nie katolicyzm, trzeba coś z tym zrobić. Papież natychmiast reagował. No to trzeba go wyrzucić. I podejmował natychmiastową reakcję w 5 minut. A jak chodzi o pedofilię, dostawał 500 listów i nagle jest teoria, że on im czym nie wiedział, bo sodano, bo dziwisz, bo nie się gubiła poczta, bo w końcu co prawda a nawet jak już dostał list, jest potwierdzenie, to co prawda dostał, ale przecież jego przyjaciel mówi, że to nieprawda i co to mogło być UB. No to są jakieś takie teorie, które są no kompletnie niewiarygodne. Zresztą tym bardziej jeszcze jak chodzi o pedofilię, żeby ten wątek jakoś wybrzmiał. Bo dla mnie akurat ta książka o Werbecka i ten materiał w TVN-ie nie są takie ważne wcale. To jest moim zdaniem przypis tak naprawdę. Dlatego, że od lat już wiadomo, że on jako papież ukrywał pedofilów na masową skalę. I dla mnie chyba najbardziej bulwersująca i taka no już naprawdę nie można więcej dowodów zdobyć. To jest słynna sprawa tego pana z Legionu Chrystusa. Tak, tego Lado, który był jakimś... No, w ogóle pedofilia jest rzeczą straszną, dosyć gwałcenie rzeczy, dzieci jest zjawiskiem potwornym. Natomiast ten Degollado był w ogóle jakby szurnięty w kategorii pedofilów, ponieważ on własne dzieci gwałcił i w ogóle tam liczba zgwałconych istot przez niego była bardzo duża. I o tym, że on gwałcił, już gazety pisały w latach 90. Gazety pisały lokalne, ofiary masowo pisały do Jana Pawła II. Wtedy też Benedykt, który był szefem instytucji odpowiedzialnej za walkę z patologiami, chciał uruchomić postępowanie, które Jan Paweł II zablokował, wiedząc o tym, bo jak mówię, w prasie ukazywały się materiały na ten temat. I na dodatek jeszcze, kiedy w 2004 roku już było wiadomo, że on gwałcił własne dzieci, to Jan Paweł II osobiście błogosławił, że to był wielki, wspaniały człowiek. Więc historia tego jednego człowieka pokazuje, że naprawdę o nim wszyscy już wiedzieli, to znaczy nie można było nie wiedzieć. Od wtedy jeszcze nie istniał przeglądarka Google, niemniej jednak Watykan zawsze miał swoją przeglądarkę Google, szczególnie odnośnie księży i biskupów, i wiedział o nich wszystko. W związku z tym o Macieju Degollado wiedziano, że on był masowym gwałcicielem, oszustem, przekręciarzem, jakby wszystkie możliwe grzechy, i mimo to Jan Paweł II został mu wierny, że tak powiem, błogosławił, wskazywał, że to jest w ogóle... Mówić o gwałcicielu dzieci przed wzorcem dla młodzieży, to już swoją drogą trzeba być, no nie wiem, Janem Pawłem II, a dokładnie to mówił Jan Paweł II. To była rzecz straszna, więc to jedno nazwisko tylko już pokazuje, że Jan Paweł II bronił potwora. Potwora, tak jakby Kaczyński, nagle by się okazało, że nie wiem, że lewa ręka Kaczyńskiego jest gwałcicielem i się ukazałby się materiał na ten temat, nie wiem, Wyborczej, Okopres i trzech innych miejscach, a Kaczyński powiedział, dajcie mi spokój, jesteście ubecką propagandą, tak? Ja muszę jeszcze dodać do tego, to co mówiłeś o tym, że Kościół katolicki jest instytucją scentralizowaną. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, czy sprawdzają to, bo to jest zapisane. Ale biskup w diecezji ma pełną władzę nad swoimi księżmi. Znaczy, może jednoosobowo podjąć decyzję o wydaleniu do stanu kapłańskiego, może ich ukarać, może ich przenieść gdzie chce. Ma pełną władzę. Tak jak w książce o Werbecka jest to podkreślone, że Wojtyła, kiedy był biskupem krakowskim, uruchomił pełną sieć kontroli donosów nad własnymi księżmi. Wszyscy księża, proboszczowie, szefowie dekanatów mieli obowiązek poufnie informować biskupa o wszystkim. Prawdopodobnie to nie jest jakby jego osobista jakby pomysł, tylko to jest jakby techniki stosowane we wszystkich jakby diecezjach. A z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że taką samą władzę nad biskupami, papież ma taką samą władzę nad biskupami, jak biskupi nad swoimi księżmi. Czyli jeśli papież chce odwołać jakiegoś biskupa, to go po prostu odwołuje, przenosi albo suspenduje. Jeśli tego nie robi, to znaczy, że uważa, że z jego punktu widzenia jest przydatny na stanowisku, w którym jest. Mamy tu, znaczy te reportaże pisane i telewizyjne mają o tyle jakby ciekawy wpływ, że ujawniły świadectwa osób, które wcześniej milczały.
No i jednym z takich świadectw może się spotkaliście, była pani Anna Karoń, osobista przyjaciółka, wielbicielka papieża, która po tych jakby reportażach przedstawiła własną relację, że osobiście była na audiencji u papieża Wojtyły i dopominała się o reakcję, spotkanie z ofiarami biskupa Petra. Czy w ogóle wszystkie świadectwa osób, które kontaktowały się z papieżem Janem Pawłem II, zwracały mu uwagę na cierpienie ofiar, wszystkie świadectwa potwierdzają, że on nigdy nie chciał z ofiarami się spotykać. To jakby powtarza się we wszystkich relacjach. Nigdy się nie chciał z ofiarami spotykać. Jak już jakiś reprezentant ofiar do niego dotarł, to nic nie wynikało z tego spotkania. Papież odbierał listy, petycje, natomiast nigdy nie zamierzał się spotykać z ofiarami. I nigdy się z nimi nie spotkał. W związku z tym to, co on uważał za dobro Kościoła, a wygląda na to, że dobro biskupów i księży było dla niego dobrem Kościoła, zawsze przeważało nad potrzebami ofiar. To jest jakby też coś, co jakby przebija się przez cały jego pontyfikat, przebija się przez ten czas, kiedy był biskupem krakowskim, bo to, co Piotr mówił, najistotniejsze jest to, że Ekke przywołuje enuncjacje prasowe i informacje z protokołów sądowych. Tam, gdzie ta czwórka, co do których te procesy się odbyły, te informacje były. No, trudno powiedzieć, że nawet jeśli Wojtyła nie znał, nie dotarły do niego informacje wcześniejsze, no to na pewno musiał otrzymać informacje i wyroki, jakie zapadły w procesach. I nawet te wyroki nie skłoniły Wojtyły do tego, żeby tych skazanych księży suspendował z kościoła. Oni zawsze znajdowali jakiś przytułek. Zawsze wyrozumiałość dla sprawców była u niego większa niż wyrozumiałość dla ofiar. To się przebija we wszystkich jakby reportażach. Zawsze był po stronie funkcjonariuszy Kościoła katolickiego. Znaczy tutaj jest taka ciekawa rzecz, jak chodzi o interpretację tego materiału w TVN24 czy książki Overbecka. Mianowicie ci krytycy pisowcy tych materiałów jakby zakładają, że PRL-owskie państwo wiedziało, że Karol Wojtyła zostanie papieżem i dlatego szukali na niego haków. Co jest taką dziwną konstrukcją, tak? Że już służby wiedziały tam, nie wiem, w roku 60, że on zostanie papieżem. Więc to jest zabawne. Natomiast są tu pewne wątki, bo mówię, dla mnie Jan Paweł II jest ważny jako postać dzisiaj. Tak? Ja w ogóle uważam, że warto patrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość. No niemniej problem polega na tym, że polska władza buduje na tej przeszłości teraźniejszość i przyszłość. I dlatego ten papież, szczególnie dzisiaj, staje się coraz tutaj ważniejszy. Więc wracając na chwilę do tych wszystkich argumentów, wydaje mi się, że one są przerażające również w kontekście dzisiejszej debaty publicznej. Sam brałem udział w kilku debatach ostatnio, między innymi z księżmi. Nawet w Onecie byłem, tam zawsze są jacyś tacy, że tak powiem, liberalni księża zapraszani, tak? Czy tam media liberalne mają swoje liberalne księży. I oni niby są liberalni, ale z drugiej strony jednak tego Karola Wojtyły bronią. I jedną ze strategii obrony jest to, że przecież w latach 60. czy 70. było zupełnie inne podejście do pedofilii. W związku z tym to jest jakiś ahistorycyzm krytykować Jana Pawła II za postawę. Co jest z jednej strony argumentem dosyć przerażającym, no bo bądź co bądź, gwałcone dzieci w latach 60. przeżywały podobnie gwałty jak gwałcone dzieci w latach 2000. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no Karol Wojtyła był papieżem jeszcze w XXI wieku. No w XXI wieku, zresztą również w latach 70. Ja nie znam kraju, który by uznawał, że pedofilia była czymś dopuszczalnym, niekaralnym, no była już wszędzie potępiana, no. Okej, być może w średniowieczu podejście było do cielesności dzieci nieco inne, ale w XX wieku, nie mówiąc o XXI, to naprawdę już w latach 60., 70. potępienie dla pedofilii było dosyć powszechne, czy po prostu powszechne. I dla mnie to jest niesamowite, że się używa, że jak ty możesz krytykować papieża, że on na masową skalę ukrywał pedofilów, skoro to w ogóle nie te czasy, tam bez przesady. Wtedy to nie ma sensu w ogóle tego krytykować. Drugi argument jest chyba jeszcze bardziej przerażający, bo on jest niestety prawdziwy.
Mianowicie niektórzy obrońcy, również kościelni Jana Pawła II mówią, nawet właśnie jeden z tych księży do mnie mówi, a czy pan wie, od kiedy w Polsce karalne jest ukrywanie pedofilów przez Kościół? A ja mówię, no od kiedy? On mówi, od 2017 roku. A ja mówię, od 2017 roku, no to najlepiej świadczy o polskim państwie, że po prostu przed 2012 roku Kościół mógł bezkarnie ukrywać pedofilów. No, na co to jest dowód? Ja zresztą też mówię na tego typu argumenty, że dawno o tym nie czytałem, ale w każdym razie jeszcze parę lat temu, nie wiem czy wiecie, gwałt w Arabii Saudyjskiej nie był przestępstwem. Czy to znaczy, jak jakby jakiś szejk gwałcił 15 kobiet, to powiedział, no sorry, jak możecie szejka krytykować, gdy zgwałcił 15 kobiet, tylko on przecież prawa nie złamał. Więc o co w ogóle chodzi, nie? Działał zgodnie z prawem, wszystko jest w porządku, więc możemy z szejkiem iść na obiad i w ogóle na przykład, zresztą jak pewnie wiecie, Polska obecnie zacieśnia z tymi Arabią Saudyjską, chwaląc się różnymi kontraktami, więc ja mogę zrozumieć, no wiadomo, Rosja prowadzi dosyć obrzydliwą wojnę, napadła na Ukrainę, no niemniej jednak to, że się akurat dogadujemy z Arabią Saudyjską, która jest chyba najbardziej totalitarnym krajem świata, w którym kobiety się traktuje naprawdę jak takie, jak, że tak powiem, zwierzęta, o które się nie dba, powiem tak, czy po prostu traktuje się skrajnie instrumentalnie i są istotami pięciokrotnie niższego rzędu niż mężczyźni. Również ateiści są mordowani za to, że są ateistami chociażby. Więc, ale wracając do papieża, znaczy te argumenty, że to jest jakieś niehistoryczne, że się krytykuje ukrywanie pedofilów na przykład w 90-tych latach, albo że właśnie przecież wolno było ukrywać księży pedofilów i mówimy o człowieku, którego mamy dzisiaj uznawać za autorytet moralny. I mówimy, że człowiek, który w 2004 roku, podkreślam, błogosławił pedofila Maciela, o którym wszyscy wiedzieli, że był pedofilem, Jan Paweł II go błogosławił w XXI wieku, nie w latach 60. i że to właściwie tej naszej prawicy nie przeszkadza, to jest przerażające, tym bardziej, że zresztą dosyć populistycznie, ale minister Ziobro mówi, że powinniśmy znacząco podnosić karę za pedofilię jeszcze, tam nawet dożywocie, jakby mógł to by karę śmierci wprowadził, a tymczasem jak polski papież ukrywa pedofilów i błogosławi strasznego pedofila w 2004 roku, to się okazuje, że nic strasznego się nie stało, jeszcze w ogóle najlepiej jeszcze karać więzieniem zamówienia o tym, dlatego że zgodnie jak widzieliście, może teraz pan Ziobro planuje rozwinięcie artykułu 196 kodeksu karnego, czyli tego o obrazie uczuć religijnych i tam między innymi się chce karać więzieniem za krytykę dogmatów religijnych, dosłownie, tak? Do 3 lat więzienia. Za to, że się tam kpi z dogmatów religijnych, się jasno krytykuje. Wrócilibyśmy do czasów przed kontrreformacją. Ja bym jeszcze chciał wrócić do tych kar, ponieważ tak się składa, że instrukcja kurii rzymskiej, która funkcjonowała w drugiej połowie XX wieku, uznawała pedofilię za poważne przestępstwo, którego skutkiem powinno być suspendowanie ze stanu kapłańskiego. Czyli nie przekazanie do władzy cywilnej, to było bez przesady, ale wyrzucenie ze stanu kapłańskiego. I wkładem jakby Jana Pawła II w ten system było złagodzenie tej instrukcji. To znaczy Jan Paweł II zmienił tę instrukcję w ten sposób, że pedofilia może być powodem do suspendowania. I w tym momencie jakby generalnie on zapisał w prawie jakby papieskim własną praktykę, ponieważ on się do tej instrukcji wcześniej nie stosował, czyli tych księży, o których wiemy. Bo pamiętajmy jeszcze o tym, że te wszystkie opisane przypadki to są przypadki doskonale udokumentowane, gdzie się odbyły procesy, gdzie były oskarżenia, gdzie społeczność lokalna zdecydowała się ujawnić sprawę, bo bez tego by nie było żadnej sprawy. Nawet SBB nie była w stanie sprokurować takiego procesu, gdyby chciała, bo to jest jakby inna kwestia. Więc jakby to, co jakby zmroziło mnie w jednym miejscu w książce Ecke, to użył takiego sformułowania, że żeby ukryć księdza pedofila, potrzebna jest cała wioska. To znaczy, jeśli przynajmniej jedna osoba się wyłamie, to jest szansa, że sprawa wyjdzie na jaw. Natomiast jeśli wszyscy są zastraszeni albo nie chcą zobaczyć przestępstwa,
to się nic, to nikt się nie dowie. Co najwyżej proboszcz czy wikary doniosą na siebie do biskupa, który schowa to w swojej kancelarii, a pamiętajcie o tym, że po tym ukazaniu się książki Ecke Werbecka został wymieniony zarządzający kancelarium kurii biskupiej w Krakowie. I kancelaria i to archiwum kurii biskupiej zostało zamknięte dla osób zewnętrznych. Czyli praktycznie dla nikogo już nie będzie otwarte. Jeśli kiedyś zostanie otwarte, to nie wiadomo, czy cokolwiek tam się jeszcze znajdzie godnego przeczytania. Znaczy tutaj w ogóle, ja muszę przyznać, że ja osobiście nie jestem w stanie zrozumieć tego, dlaczego Kościół nie wydaje dokumentów świeckim organom ścigania. Do dzisiaj mi się to w głowie nie mieści jako istocie. Znaczy wydaje tam, gdzie te organy się tego domagają. Bo we Francji, w Austrii... Nie, ja wiem, ale właśnie nie, ale w Polsce po prostu jest tak, że przychodzi, no czasem to wygląda wręcz śmiesznie, przychodzi, nie wiem, policjant czy prokurator do kurii i mówi, no dobra, no to wydajcie te dokumenty, a kuria mówi, nie wydamy. Aha, no dobra, to cześć. I tak to wygląda. I to jest dla mnie szokujące. Sam jestem liderem związku zawodowego. W momencie, kiedy by okazało się, że nie wiem, prokuratura by podejrzewała, że są u nas jakieś nieprawidłowości finansowe, to ja w ogóle nie mam nic do gadania. Przychodzi policja, że panie Piotrze, wszystkie papiery nasują. A ja, aha, okej. Okay. Wchodzi. Kościół jest obcym państwem. Nie, nie. Polscy księża są polskimi. Polscy księża. Obcym państwem jest tylko nuncjatura. Jest enklawą. Natomiast polscy księża definicji podlegają polskiemu prawu, jeśli polskie prawo tego chce. Tak, więc dla mnie to jest rzeczywiście szokujące, bo jak mówię, każda inna organizacja pozarządowa, fundacja, stowarzyszenie, związek zawodowy, jeżeli prokuratura chce, czy urząd skarbowy, to wchodzi i robi rozpierduchę u mnie w siedzibie, ja mam im wszystko dać. I to w ogóle nie ma żadnej dyskusji zupełnie o tym. A jeżeli chodzi o Kościół katolicki, to wychodzi taki dziwisz, czy jakiś tam inny Jędraszewski i mówi, nie chce mi się, aha, no dobra, no to spadamy stąd, nie? No przecież nie będziemy wchodzić wbrew woli księdza. Tak, więc to jest dla mnie dosyć szokujące, to jest ta kultura tajności, o której mówiłem. No jest jeszcze ta słynna wewnętrzna instrukcja Kościoła Clemens Solidationis, która mówiła o rzeczywiście utajnianiu sytuacji, w których również miała miejsce pedofilia, że wręcz nie wolno ujawniać właśnie informacji, które dotyczyły również pedofilii. Zresztą tak na marginesie ostatnio trochę się przyglądałem egzorcyzmom, które wyglądają dokładnie tak samo. Podstawą egzorcyzmów jest to, między innymi, że żadna osoba biorąca udział w egzorcyzmach nie może wyprowadzać na zewnątrz tego, co tam się dzieje, niezależnie od tego, co się dzieje. Podpisują oświadczenie. Więc jeżeli kobieta na przykład jest gwałcona w czasie egzorcyzmów, to generalnie nikt nie może o tym powiedzieć. Zresztą tak na marginesie, sami księża, którzy egzorcyzmowali, mówili, że dziwnym trafem 90% osób egzorcyzmowanych to są młode kobiety. Przedmiotem egzorcyzmów między innymi jest na przykład coś takiego jak tatuaże, tak, jako podstawa zagubionej duszy, więc można egzorcyzmować na przykład młodą kobietę, która ma dużo tatuaży i wtedy rzeczywiście się jej robi rzeczy takie przypominające niektórym chyba sadomaso, tak, czyli na przykład się ją wiąże, coś tam się, jakiś krzyż wsuwa do buzi, jakoś tam się ją biczuje. W związku z tym są to różne formy przemocy, odnośnie której wszyscy uczestnicy tej przemocy mają zakaz mówienia o tym, co się tam dzieje, tak? W związku z tym to cały czas funkcjonuje de facto. Co pewien czas są skandale, bodajże kilka lat temu chyba zakazano, z tego co czytałem, egzorcyzmów na przykład w Niemczech po tym, jak tam jedna osoba zginęła po prostu. W Polsce w ogóle się o tym nie mówi, to taka specyfika kościelna, że w końcu no, jak ktoś chce, no to może z tego korzystać, prawda? I trochę podobnie jest rzeczywiście z tymi przypadkami pedofilii za Jana Pawła II z ukrywaniem, że cały czas Kościół w gruncie rzeczy jest przyzwyczajony do tajności, tak? Że im wolno ukrywać. I dla mnie rzeczywiście jest szokujące przyzwolenie na tego typu postępowanie, w którym no, każdy inny obywatel świecki jednak jakby wyszło, jak mówiłem przykład, jakby wyszło, że za prezydentury Kwaśniewskiego trzech jego ministrów to byli pedofile i on o tym wiedział, to byłby koniec Kwaśniewskiego, jakby już niezależnie nawet od kwestii karnych czy więzienia, to byłby jego koniec polityczny, byłby totalnie spalony, czy Kaczyński, czy Tusk, tak? A tymczasem jak chodzi o Wojtyłę, to nie dość, że nie jest koniec, to wręcz połowa polskiego społeczeństwa uważa, że trzeba ukrywać. Że trzeba ukrywać, bo prawda nie powinna wyjść na jaw. I tak samo, nie wiem, co by się musiało stać, mój przykład tych egzorcyzmów, że było już sporo historii, w których osoby egzorcyzmowane były w sposób potworny traktowane, a mimo to cały czas nikomu nie przeszkadza to, że to jest całkowicie utajnione, że może te kobiety mogą być niekiedy gwałcone, krzywdzone, bite.
Skandal ostatnio wyszedł, jak była ta w Toruniu słynne te rekolekcje, tak? To sobie pan pozwalał na to, żeby tam inscenizacja bicia młodej kobiety, ponieważ ta kobieta zbłądziła i to jest, i później tłumaczyli, w sposób przerażający zresztą, oni tłumaczyli, że to jest przykład, że jak kobieta właśnie odejdzie od Boga, no to ona wtedy staje się naga i trzeba ją zdyscyplinować. W związku z tym, jakby moim zdaniem, ta cała inscenizacja, ja bym powiedział, że to mogła być sztuka awangardowa pokazująca, że Kościół jest instytucją faszystowską, która nienawidzi kobiet, a oni chcieli to a oni pozytywnie to pokazywali, oni chcieli się tym pochwalić. Znaczy, jak jesteśmy w tym miejscu, to ja przeżywam takie kolejne déjà vu i czekam, aż ktoś przypomni, ale być może nasi politycy nie chcą tego pamiętać i nie przypominać. Przecież przez jakiś czas, krótko, po śmierci księdza Jankowskiego żyła sprawa jego ekscesów, prawda? No, porównywanie księdza Jankowskiego do Degolado jest dla mnie naturalnym porównaniem. Przecież nawet niektórzy politycy solidarnościowi tak z zażenowaniem, ale wspominali, że rzeczy, które robił Jankowski z dziećmi, z ministrantami, tryb życia, jaki prowadził, no był jakby na drugiej stronie skali z jakąś pobożną osobą, czy już nie mówię, że z eremitą. Dzisiaj, kiedy pojawiła się kolejny raz sprawa oceny działalności Jana Pawła II, nikt nie przypomniał księdza Jankowskiego, tak? Przecież jednego z ulubieńców papieża, osoby, która wywarła duży wpływ formalny, merytoryczny i finansowy na tak zwaną opozycję gdańską. Nikt tego nie przypomina. Jest to kolejny element wyparcia ze świadomości polskiej osoby. Bo nie mówimy tutaj, bo to, co się pojawiło ostatnio, czyli te polskie reportaże, skupiają się na tym polskim epizodzie funkcjonowania Jana Pawła II. Co prawda ksiądz Jankowski to jest ten okres jego funkcjonowania, kiedy Wojtyła był już papieżem, ale tak jak mówię, w każdym momencie każdy papież, każdego biskupa i prałata może w dowolnym momencie wezwać do siebie i powiedzieć dziękuję, iść do klasztoru jak Ofelia. W związku z tym, myślę, że nie mógł nie wiedzieć tak samo Wojtyła o tym, co robił Jankowski, ale to, że go zostawił, to znaczy, że uważał, że jest użyteczny. I te jego użyteczności dla papieża, czy dla kościoła, czy dla polityki przeważały nad tymi uczynkami, których się dopuszczał wobec młodych chłopców. Znaczy ja pamiętacie, bo to było niedawno przecież, co się działo, kiedy była próba tam obalenia tego pomnika Jankowskiego w Gdańsku. Ja to pamiętam, wtedy NSZZ Solidarność pana Dudy zrobiła demonstrację na cześć Jankowskiego, grożąc pobiciem tych ludzi, którzy będą demonstrować przeciwko Jankowskiemu. Teraz mamy ten sam mechanizm. Ten sam mechanizm, czyli stanęli wprost po stronie kata przeciwko ofiarom. I cała ta sprawa i Wojtyły, Jankowskiego i w ogóle tych księży pedofilów i tych, którzy ukrywają księży pedofilów, jest dla mnie aktualna, bo jest właśnie przerażająca. Znaczy mam wrażenie, że za tym wszystkim kryje się jedna rzecz, która jest społecznie wyjątkowo odrażająca, mianowicie duża część Polaków nie lubi ofiar. Po prostu nie lubi ofiar. Ja to czasem widzę jako związkowiec, to znaczy wspominałem o tym, że na przykład jeżeli jakiś człowiek jest w firmie gnojony, tak, jest mobbingowany i on później mówi na przykład do swoich kolegów, koleżanek, kurde, ale dlaczego ty mi to robisz? Nie? Przecież ja ci nic nie zrobiłem. No dlaczego mówisz do mnie per szmato, nie? No przecież jak to szmato? Przecież jestem człowiekiem, ile cierpię, nie? No i wtedy ta osoba, weź pierdziela, nie? Co ty mi to w ogóle mówisz, nie? To ja ci uważaj, bo ci po gębie dam, nie? I to niestety to tak jest. I w momencie, kiedy się okazuje, że ten Jankowski, no już wiadomo, że on krzywdził dzieci. Krzywdził po prostu dzieci. I ludzie wychodzą na ulicę, którzy mówią, nie życzymy sobie, żeby ktoś krzywdził dzieci, nie życzymy sobie, żeby taki człowiek był autorytetem. I nagle przychodzi Piotr Duda z tymi swoimi bojówkami i mówi, odwalcie się od naszego tutaj bohatera, nie? No a ci ludzie mówią, ale zaraz, jak to bohatera, skoro przecież ten gość, no, gwałcił dzieci, nie? Molestował je, przecież to był straszny typ, nie? I wtedy jest ten mechanizm, że ludzie nie lubią słuchać o swoich wadach. I wtedy od razu te osiłki od Dudy mówią, jeszcze raz to powiesz, to dostaniesz pierdol, zamknij się, nie?
I to samo jest z papieżem niestety, tak? Że ja tam mówię, no dobra, ja rozumiem, no papież, to okej, okay, obalił komunę, niech wam będzie, nie zgadzam się, ale można tak uważać. Tam, nie wiem, z ekumenizmem też moim zdaniem ściema, bo on tam zbyt ekumeniczny to nie był. Ale okej, okay, można tak uważać, nie? Jest to dopuszczalny pogląd, możemy się dyskutować, nie? Opinia. Jest to opinia, ale mówię, ale słuchajcie, no, ale on generalnie, no, krył gwałcicieli dzieci, kurde, i to takich hardkorowych. Nie tam, że raz podzałował w ucho dziecko, tylko zgwałcił, taki masję zgwałcił, mnóstwo dzieci, czy jakiś Makari, Klow, tam, od cholery ich było tak naprawdę. I jak to wy tak demonstrujecie na cześć faceta, który ukrywał gwałcicieli dzieci? I wtedy pojawia się ten mechanizm, który ja widzę też w zakładach pracy. Znaczy, jeżeli ludzie słyszą, ale zaraz stary, ty, jak to, ty chcesz mnie zakatować, tak? Że przecież ja cierpię, nie? To tym bardziej rodzi złość, bo ludzie nie lubią tego słuchać, tak? I dlatego moim zdaniem częścią tych demonstracji na cześć papieża jest to, żeby skasować wszystkich, którzy mówią niewygodne rzeczy, tak? No bo wtedy Anusz, ja się źle poczuję, nie? Ja mówię, no zaraz, demonstrujesz na cześć obrońcy pedofilów, no to wtedy jest tutaj ci w mordę może tam, nie? Bo już za dużo powiedziałeś jednak. No i dostaję w mordę, w związku z tym na przykład Ziobro proponuje 3 lata więzienia, więc mamy święty spokój, można spokojnie na cześć i wtedy wszyscy razem Jan Paweł II. I od tam ostatnio jak gdzieś, może w strefie starcia były pieśni na cześć papieża, już robią, nie? Czy tam w Pendolino spokojnym głosem czytali, że Jan Paweł II i ludzie mieli sobie jeść te, prawda, ciastka papieskie. W związku z tym częścią tego całego spektaklu jest rzeczywiście to, że się jakby agresywnie zamyka usta tym, którzy psują dobrostan. Co zresztą, no, niestety, ten sam dokładnie mechanizm był w pewnym momencie w III Rzeszy, ten sam mechanizm był w każdym autorytarnym kraju. I nie chodzi, znowu, żeby nie było, że porównuję do III Rzeszy Polskę, bo to zupełnie chodzi mi o mechanizm, tak? Że jest bardzo dużo ludzi, którzy się waha i w pewnym momencie mówią, kurde, no jednak krytykować papieża jest niewygodnie, w związku z tym może zawsze go chwalić. I wtedy przychodzi, nie wiem, syn na przykład, albo co tam, tato, kurde, jak to, przecież ten gość ukrywał pedofilów. Wiesz co, synu, ja ci chyba przypierniczę pasem w dupę, dlatego że psujesz mój dobrostan, co ty sobie w ogóle wyobrażasz? Ja już się zdecydowałem, z kolegami się spotykam, wszyscy chodzimy do kościoła, jednak ja pewnie mówił, wielkim autorytetem, nie będziesz mi tu synu mówić, że tam, że ten papież to w ogóle bronił pedofilów, dość tego. I mam wrażenie, że PiS niestety stara się taką masową psychozę stworzyć, żeby zaszczuć tych wrogów, tak? Oczywiście przy okazji chcą zaszczuć Tuska, który akurat o papieżu wypowiada się wcale nie tak bardzo różniąc się sposób tak, jak oni. Dokładnie tak samo. Tak, więc to jest wręcz groteskowe, natomiast to, że jest jakaś taka nagonka nawet na to, że oczywiście tam, nie wiem, niemieckojęzyczny kanał amerykański TVN, czy tego typu konstrukcje, to już są naprawdę takie chamskie nagonki. Po prostu na niewygodnych dziennikarzy, którzy mówią, zaraz, ja chciałem tylko prawdę gnoju, jeszcze raz próbujesz prawdę, to zobaczysz, nie? I to jest straszne. Czy ja, zanim oddam głos tym, którzy chcieliby się wypowiedzieć, chciałbym jeszcze dwie rzeczy powiedzieć. Jedna poniekąd na obronę Jana Pawła II, to znaczy, że on stosował się do wypracowanych metod działania. To znaczy, to nie jest tak, że poza tą tajną dyrektywą, którą przecież nie zmienił, tylko leciutko złagodził, stosował te same techniki, te same metody, które były stosowane przed nim i niestety były stosowane i po nim. Bo tutaj trudno wskazać na jakieś radykalne zmiany kolejnych papieży w stosunku do osób ukrywających przestępstwa, prawda, bo jak to mówią, niektórzy zapadali na choroby w trakcie procesów, a inni zostali przenoszeni do bezpiecznych, prywatnych kwater, bez postawienia zarzutów, tak jak biskup Pet, a nawet chciano mu zrobić uroczysty pogrzeb i pochować w katedrze. To już dla części jakby nawet parafian z tamtego regionu było przegięcie, prawda? Czyli już o tyle jest lepiej, że do części katolików zaczyna docierać, że ten podział pomiędzy białym, szarym a czarnym został już mocno zaburzony. Natomiast drugi pozytyw, jaki odbieram, to mnie się wydaje, że ta cała akcja z papieżem Kremówką, jaka się odbyła wtorek, to świadczy o pewnej jakby kompletnej jakby bezradności i oderwaniu, prawda? No, o ile można traktować papieża, który pokonał, poważnie, papieża, który pokonał komunę,
papieża, który jeździł po świecie i papieża Polaka, gdzie wszędzie rozkładano przed nim dywan, tak jakby rozkładali dywan przed każdym Polakiem od Rupina. Natomiast nie sposób traktować poważnie papieża Kremówkę. I to jest jakby ten drugi pozytyw, jaki docieram mimowolnie, został sprezentowany przez nadgorliwców z Warsu, bo Kremówka no może nie jest najbardziej dietetyczną potrawą, ale stosunkowo, jeśli chodzi o całość papieża, najmniej szkodzi. Natomiast ja bym jeszcze może dodał, bo pewna bardzo zła cecha się aktywniła w czasie całej tej dyskusji i takim, można powiedzieć, symbolem takiego bezmyślnego konformizmu jest chyba Tomasz Lis. To znaczy jest taka grupa ludzi, którzy bronią Jana Pawła II z cynizmu i właściwie są dumni, że bronią go z cynizmu. To znaczy Tomasz Lis mówi, macie bronić papieża wszyscy, brońmy wszyscy papieża, bo inaczej PiS wygra wybory. Mamy być konformistami, mamy ukrywać patologię, bo a nuż to zaszkodzi naszej opozycyjnej sprawie. I to jest postawa dla mnie jakaś, znaczy coś tak obrzydliwego po prostu, że ja muszę powiedzieć, że jest to straszne, a niestety tą postawę ma większość polityków również, bo Lis to mówi jakby brutalnie wprost, ale przecież bardzo podobną postawę ma w gruncie rzeczy Tusk, Hołownia, Kosiniak-Kamysz, czy nawet część polityków lewicy też, poza tam czterema bojowymi. I tak naprawdę wszyscy mówią, dobra, ostatnio Kulaska widziałem, który powiedział w TVP Info z lewicy Kulasek, ja też nie rozumiem, po co TVN puścił ten materiał. Tylko szkody same to przyniosły. Być może określił własny stan zrozumienia. Tak, natomiast to, co, znaczy, to jest dla mnie bardzo niepokojące, bo okazało się, że kilka sondaży było robionych, poza tym jednym, który ja przytoczyłem, przerażającym, że połowa Polaków i Polek jest za tym, żeby w ogóle nie badać patologii wokół Wojtyły, żeby zamknąć w ogóle archiwa, wszystko wyłączyć, tylko żebyśmy bezmyślnie powtarzali Jan Paweł II Wielki. Ale z drugiej strony były też te dwa sondaże, które pokazywały, że wręcz jakby autorytet papieża wzrósł trochę. Były te dwa takie sondaże. I problem polega na tym, że moim zdaniem niestety na to zapracowały różne autorytety opozycji tak zwane, dlatego że ludzie jednak słuchają swoich liderów jakoś tam. Z jednej strony niby lekceważą polityków, gardzą nimi, ale z drugiej strony jednak słuchają tych swoich liderów. Ja nawet widzę na Facebooku, tam każdy wpis Donalda Tuska to jest 5000 lajków czy 10, niezależnie od tego, co on za głupotę nawet powie, tak? I to samo dotyczy Kaczyńskiego, Hołowni, większości tych liderów. I w momencie, kiedy Tusk mówi, dobra, słuchajcie, strasznie źle się dzieje, bo PiS chce nam zabrać Ojca Świętego. Więc jeżeli on coś takiego mówi, czyli krótko mówiąc, Tusk również nie kwestionuje absolutnego autorytetu Jana Pawła II, tak? Jeżeli Hołownia daje jakiś pean na, nie wiem, na 40 minut, z którego nic nie wynika poza tym, że Jan Paweł II jednak był wielki. Jeżeli Kosiniak-Kamysz się kłóci z Kaczyńskim, która formuła na cześć Jana Pawła II jest lepsza, no to w takim razie politycy opozycji też firmują ten status quo. Jeżeli główne autorytety życia publicznego mówią wprost, dobra ludzie, wielki był. A co do tych krytycznych badań, to jeszcze trzeba się przyjrzeć. No prawda jest taka, że oni tak naprawdę wiedzą, że tu nie ma co się przyglądać, bo wiadomo, że ukrywał tych pedofilów. To może być absurdalna dyskusja jest, tak? W związku z tym mam wrażenie, że to jest taka samo nakręcająca się taka kula konformizmu, tak? Im więcej polityków, wpływowych ludzi, też również ludzi kultury, powtarza te bzdury w gruncie rzeczy rozpoczęte przez PiS, no to tym bardziej będziemy się dobra, no jeżeli tak uważa Tusk, Hołownia, jacyś tam aktorzy, jacyś piosenkarze, no to może rzeczywiście tak jest, że ten TVN to sobie wymyślił i tak naprawdę to już lepiej się nie kłóćmy, to już niech będzie, jak jest, że ten Jan Paweł II jest wielki i przestańmy już tam dyskować. Nawet jak nie wymyślił, to nie mógł. Tak, i to jest niestety coś, co wszyscy prawie promują. Ja jestem tym zszokowany, że jak mówię, nawet z tej lewicy tam jest ze trzech posłów, tam Szering, Zielbus, powiedzmy, może ze dwie jeszcze inne osoby i koniec, tak? I jaki raz koalicji. I właściwie większość polityków cały czas, no dobra, był jednak wielki, bez przesady. I pod tym względem ten autorytaryzm polskiego życia publicznego jest umacniany i zanika coś, co wydaje się jedną z podstaw w ogóle demokratycznego państwa prawa, czyli no, te wolne media, za którymi tak wszyscy demonstrowali. W ogóle wolność badań naukowych, wolność krytyki, no, wolność kwestionowania autorytetów. No, coś, co już John Stuart Mill mówił, że to jest takie w sumie fajne, że
że autorytety powinniśmy krytykować i że jeżeli autorytety, że tak powiem, przetrwają ten test krytyki, to wtedy pozostaną autorytetami. W związku z tym, że Jan Paweł II nie przechodzi testu autorytetu, no to dominujący jest pomysł taki, żeby zamknąć usta krytyką. Dobrze, nagadaliśmy się. Czy ktoś chciałby wyrazić swoją opinię? To tylko bardzo proszę podejść. Piotr poda mikrofon. Pytanie. Czy uważają Państwo, że są szanse, żeby archiwa przetrwały na lepsze czasy i były dostępne dla badaczy? Te, które są w klubie dotyczące Jana Pawła, znaczy Karola Wojtyły jeszcze, krakowskie. A jeżeli zostaną usunięte, zniszczone, czy są jakieś ślady w Watykanie, innych archiwach, gdzie będzie można podróżować do kłębka do tego dotrzeć? Znaczy to jest też szersze pytanie o to, czy Polska może stać się drugą Irlandią. I to pytanie sobie zadajemy właściwie od 10 lat co najmniej. I jak już narasta ta fala krytyki jakoś tam środowisk kościelnych, czy kościoła jako takiego, to nagle jakiś CBOS czy inny IBRIS robi badanie i okazuje się, że po tym jak wyszło 100 skandali pedofilskich, to się nagle okazuje, że Polakom się to chyba podoba, że księża gwałcą i rośnie zaufanie do kościoła. To jest dosyć przerażające, bo nie wiem, czy pamiętacie po tym słynnym filmie Braci Sekielskich, który oglądało 24 miliony odsłon było, ile oglądało, powiedzmy 20 milionów, połowa Polaków oglądała. Przynajmniej ze 40%, to miesiąc później było badanie o tym, czy ufasz Kościołowi, i wzrosło zaufanie o 5%. Więc co najwyraźniej chyba część Polaków po prostu uważa, że gwałcenie dzieci jest fajne chyba, czy ukrywanie gwałcenia dzieci jest fajne. Tak, więc w związku z tym no, to akurat nie nastraja zbyt optymistycznie. Z drugiej strony jednak mamy partię strasznie klerykalną, która ukrywa patologię, chce ukrywać patologię, ale też mamy wskaźniki o tym, że jednak szczególnie w młodym pokoleniu jednak jest masowe odchodzenie od kościoła mimo wszystko, że są też procesy społeczne, które pokazują, że Polacy i Polki odchodzą od takich podstawowych założeń kościoła odnośnie rodziny, seksu, że Polacy i Polki mają coraz więcej partnerów seksualnych, że się częściej rozwodzą, że mniej biorą ślubów, że jest coraz mniej tych na przykład pogrzebów kościelnych, że jest coraz większa jednak akceptacja, nie tylko tolerancja, ale akceptacja dla związków homoseksualnych. W związku z tym mamy taki dziwny stan rzeczy, w którym jest coraz więcej patologii kościoła, rządzi potwornie autorytarna, prokatolicka partia, a z drugiej strony społeczeństwo jednak się zmienia, więc ja nie wykluczam, że w pewnym momencie nastąpi jednak jakiś skokowy przejście, tak jak w Irlandii, bo w Irlandii to była lawina, w pewnym momencie rzeczywiście nastąpiła skokowa zmiana postaw, więc być może jednak w pewnym momencie nastąpi lawina, a z drugiej strony, jak chodzi o te archiwa, Kościół jest potwornie arogancką instytucją, więc wydaje mi się, że bez przymusu nie wyda żadnych dokumentów. Ja to bym widział tak, że przychodzi grupa ludzi uzbrojonych, którzy mówią, wchodzimy tutaj, ksiądz mówi nie, no oni mówią, dobra, odsuń się pan, bo będzie musiał użyć przymusu bezpośredniego, wkraczamy i wszystko przeszukujemy. No tak to się robi generalnie w krajach, w których są rządy prawa, a nie jakiś tam uprzywilejowany grup nacisku. Znaczy w Polsce to wygląda dokładnie wobec każdej grupy, względem której są jakieś podejrzenia, że jest dokonane przestępstwo. Jak mówię, nawet skarbówka. Skarbówka, pewnie wiecie, może skontrolować kogo chce momentalnie i ona wtedy wchodzi, mówi dzień dobry, no dobra, to my wchodzimy i kontrolujemy was najbliższe 2 dni. Nie można powiedzieć, no nie, sorry, bo nam się nie chce. No to sorry, to my wzywamy policję i to robimy za pół godziny, a pan jeszcze dostanie karę łącznie z karą więzienia. Więc tutaj jednym słowem myślę, że jeżeli to się dokona, to chyba na zasadzie jednak takiego ostrego starcia. Bo jak nawet widzicie nawet u braci Sekielskich to było widać, Kościół psychologicznie nawet sprawia wrażenie, że oni uważają, że im po prostu pedofilów wolno ukrywać. To znaczy, to oni nie rozumieją, jak ktoś może się domagać, żeby pośrednikowi między człowiekiem i Bogiem stawiano zarzuty i traktowano go jako normalnego człowieka. Oni naprawdę tego nie rozumieją po prostu, że są przesłuchiwani, że czegoś się od nich oczekuje. Tak jak dzisiaj Dziwisza w telewizji, tak? I tam jakiś kraść mówi, no dobra, panie, tam panie, jaki panie, jego świątobliwość, nie? Proszę księdza, to jak to było z tym ukrywano? Nie, to nie chce mi się. Co? To jak? Ukrywał pan, ukrywał jego świątobliwość, czy nie ukrywał? Takie pytania nie przystoją jednak, panie redaktorze. No i oni mniej więcej w ten sposób rozmawiają, znaczy oni naprawdę nie rozumieją tego,
że oni są obywatelami tak jak wszyscy inni. W związku z tym, jak przyjdzie władza, która zacznie ich traktować tak jak wszystkich innych, no to wtedy pewnie wejdzie policja czy prokuratura do archiwów. Powiem tak, jeśli państwo czytali książkę Kevin Overbecka, to tam widać, trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze znaczną część archiwów SB zniszczono w okresie przełomu. Po drugie, znaczną część przekazano kościołowi. Biskupi bardzo nalegali, żeby przekazać kościołowi, szczególnie archiwa dotyczące biskupów. Natomiast tą drogę, którą przeszedł Ecke, czyli wertując różne pośrednie dokumenty, gdzie zachowały się fragmenty różnych informacji, no to taka, przepraszam za wyrażenie, bo akurat nie do końca przystoi przy tym temacie, ale taka praca benedyktyńska. To znaczy, być może będzie to możliwe, bo zakładam, że nie po to biskup Jędraszewski zamykał archiwum, żeby je potem otworzyć w stanie niejaruszonym, tak? Ale być może część informacji uda się zrekonstruować, bo archiwiści, historycy potrafią to robić. Na podstawie strzępków informacji potrafią odtworzyć, jak mogły wyglądać oryginalne dokumenty. Natomiast nie spodziewam się, żeby to nastąpiło jakoś specjalnie szybko. W związku z tym im później to będzie możliwe, tym będzie to trudniejsze. Ale wszystko zależy od władz cywilnych, bo proszę pamiętać o jednym, że Kościół zawsze uważał, że władza świecka nie może go kontrolować, bo to jest Kościół, jest nie z tego świata. Jan Paweł II był dokładnie wyrazicielem tej linii w Kościele. Natomiast władze krajowe, władze lokalne, tak jak władze francuskie, niemieckie, hiszpańskie po obaleniu Franco, czy irlandzkie wreszcie po tym wielkim przełomie, uznały, że nie ma czegoś takiego, jak jest tego świata. Wszystkie uczynki popełnione na tym świecie powinny podlegać ocenie władzom świeckim. Czyli jeśli zostało dokonane przez państwo, ono powinno być ocenione przez sąd, obojętnie kto tego przestępstwa dokonał. W Polsce nie jesteśmy na takim etapie. Co więcej, PiS wyraźnie idzie w tym kierunku, żeby uznać się za część Kościoła i nie podlegać żadnej ocenie, tak? A nawet jak któryś, bo prokuratura oczywiście żadnego wniosku dla prawowiernego członka PiS-u nigdzie nie złoży, tak? Natomiast jeśli ktoś złoży taki wniosek do sądu, to robią wszystko, żeby ta sprawa się jakby kompletnie nie odbyła, czyli dokładnie realizują tę samą linię co Kościół. Czy po którychś wyborach władza będzie chciała osądzić przynajmniej największe przestępstwa, to jeśli będzie chciała, to ma narzędzia, żeby będzie mogła ich użyć. I nie ma innej możliwości. Znaczy, system prawny jest taki, że możliwe jest wymierzenie sprawiedliwości. Natomiast on musi działać. W Polsce to nie działa, i to nie tylko od 8 lat, tylko nie działa już wcześniej. Tak zabrzmiało jakby pesymistycznie, ale mogę tylko obiecać, że na tym spotkaniu z Piotrem nie kończymy krytycznej analizy rzeczywistości okołokościelnej, ale również prowadzimy rozmowę z Ecke, żeby zechciał przedstawić przede wszystkim sposób pracy nad książką, no bo zakładam, że książka jest dostępna i każdy może ocenić, co tam jest. Jeśli znajdzie wolną chwilę, to przyjedzie do Krakowa. Nawet jeśli nie byłoby to spotkanie współorganizowane z Agorą, która wyraźnie niespecjalnie chce promować książkę, którą wydała, tak? Ale no, to jest jakby ich decyzja. Natomiast mam obietnicę Ecke, że znajdzie w najbliższym czasie przed wakacjami jeszcze taki termin, żeby można się było z nim spotkać i jakby przede wszystkim porozmawiać z nim o tym, dlaczego taką książkę napisał, jak ją napisał, a pisał ją przez 3 lata, korzystając z archiwum, to były 3 lata wyjęte z jego życia. I czy ta książka spełniła oczekiwania? Ja pamiętam taką rozmowę, jaką mieliśmy z autorami, scenarzystą, reżyserem filmu Claire,
o którym już prawie nikt nie pamięta teraz, czy oni mają jakąś nadzieję, że ten film jakoś wpłynie na społeczeństwo. I oni mówili, że jakieś tam niewielkie mają. Ja byłem pesymistą, że po jakimś czasie nikt o tym nie będzie pamiętał. I niestety wydaje mi się, że to ja miałem rację, ale nie wiadomo, co będzie za miesiąc, za rok, za pięć. Może Claire, który był najczęściej oglądanym filmem w Polsce w XXI wieku, jednak komuś tam zapadnie w pamięć i był tym takim kamyczkiem do jego ogródka wyobraźni. Książka Ekke może była następnym takim kamyczkiem, może TVN też. I może to się kiedyś zrobi jakąś taką małą labinkę. Chociaż znaczy, właściwie ja bym chciał, żebyśmy już temat Wojtyły zamknęli. Tak. Ale Kościół zostaje. On jest męczący, ten Wojtyła. Tak robi. Tylko problem polega na tym, że on niestety jest coraz bardziej żywy, przynajmniej w strukturach władzy. I niestety część społeczeństwa jest podatna. To oczywiście bardzo mnie to bawi, że nie jakiś Sakiewicz powiedział, że w Warszawie 200 tysięcy demonstrowało na część Wojtyła, a tam może 10 było, więc tak zdolność mnożenia przez duże liczby to jest, no to tak aż śmiesznie, bo tam naprawdę bardzo dużo brakowało do 50 tysięcy, a 200 no to już tak palną z grubej rury. No niemniej jednak PiS bardzo mocno tą sprawę eksponuje. I właściwie problem z Wojtyłą, tak podsumowując, jest taki, że o nim naprawdę już bardzo, bardzo dużo wiadomo od lat. I z mojej perspektywy i ta książka Overbecka, i ten materiał Gutowskiego są w pewnym sensie nieistotne. To znaczy, to są przypisy po prostu. No. Natomiast już zaraz ci oddaję głos, tylko właśnie chciałem powiedzieć, że to, co jest w tej mojej książce sprzed lat 11, w tym Ojcu Nieświętym, znaczy to jakby 1/10 tego wystarczy, żeby uznać, że Jan Paweł II nie był czystym człowiekiem, że nie zasługiwał na miano autorytetu, że miał być może pewne zasługi, że można uważać, że miał nawet duże zasługi, no ale chociażby ukrywanie pedofilów, czy wspieranie strasznych też oszustów finansowych na masową skalę, no jakby no to jest rzecz, która... Z mafią włoską i amerykańską. Tak, że nie można uważać za czyściutki autorytet. I to wiadomo, jak mówię, od lat na całym świecie to mówią nie antyklerykałowie straszni, tylko watykaniści, historycy. I to, że my, my cały czas o tym mówimy, ja piszę tam gdzieś po latach, że słuchajcie, tam już w książce z 2012 roku o tym pisałem i mam 100 odpowiedzi na Twitterze od fanów Jana Pawła II. Ty SBK-u, ty Mendo, ty świnio, ty szmato komunistyczna. No to jakby to akurat martwi, tak? Dlatego, że jak mówię, myślę, że jednak podstawą debaty publicznej powinno być to, że jak mamy pewne fakty, no to okej, uznajemy fakty, mówię, dobra, mamy fakty, teraz podyskutujmy. Czy chociaż ukrywał pedofilów, ale czy biorąc pod uwagę to, że no, faktycznie do wielu ludzi był wpływowy, czy jednak przyczynił się pozytywnie nie do obalenia komunizmu, na przykład, na przykład. Albo czy rzeczywiście był, jak wielu uważa, właśnie strażnikiem ekumenizmu. I możemy sobie dyskutować. Natomiast to, że w Polsce partia rządząca chce urzędowo blokować debatę publiczną i po prostu wciskać ludziom kłamstwa, otwarcie kłamstwa, tak jak po to było przerażające, jak może pamiętacie, tak samo jak było z Mikołajem Filiksem, no tutaj jakby cisną się przekleństwa, no te świnie po prostu wciskały, że poseł Platformy nagłośnił tą sprawę, kiedy wszyscy wiedzieli, że to jest bezczelne, świadome kłamstwo, dlatego że to oni nagłośnili, a on w programie dzień później, denerwując się, mówił, zaraz, ale kurczę, tu zostało ujawnione, że chodzi o posłankę z tego miasta, tak? I oni wtedy, o, wyrywają cytat. Chodzi o posłankę z tego miasta. I proszę, poseł Platformy nagłaśnia, prawda, wskazuje ofiarę pedofila. I to było takie sukinsyństwo, co oni zrobili z tym Filiksem, ale oni de facto z Wojtyłą robią to samo. No, Kaczyński nie jest idiotą. Oni wszyscy wiedzą, że Jan Paweł II ukrywał pedofilów na masową skalę. Wiedzą. To nie są głupi ludzie, to są źli ludzie. Znaczy, przecież też głupia oczywiście. No, niemniej jednak mają swoich doradców i oni znają fakty. No, prokurator generalny, poza tym, że prawnik z Ziobry jest bardzo mizerny, no ale on jednak ma cały dział do tego, żeby zajmować się, sprawdzać i tak dalej. W związku z tym oni wiedzą, że Wojtyła ukrywał pedofilów i tym bardziej cynicznie, brutalnie robią akcje zamykania ludziom, zamykania krytycznych badań i tym bardziej dlatego uważam, że to jest takie złoto, co oni wyprawiają, bo to akurat jest straszne i jeżeli ci ludzie są w stanie czy to tak bezczelnie kłamać w sprawie dziecka, które popełniło samobójstwo, w sposób totalnie brutalny, kłamiąc od początku do końca, wiedzą, że kłamią, czy potrafią odgórnie
całą swoją aparaturę państwa angażować kłamstwa na temat Jana Pawła II, no to w takim razie na przykład sfałszowanie wyborów, co to jest drobiazg przecież, no to jeżeli oni potrafią po prostu całą kampanię zaangażować, żeby wykorzystać śmierć dziecka dla własnych interesów i przerzucać winę na zupełnie inną stronę, w ogóle na przyjaciela matki akurat, bo to chodziło o posła, który akurat ją wspierał, no to trzeba być już taką świnią po prostu, że to się w głowie nie mieści rzeczywiście, a to jest polskie państwo, polska władza. Optymistyczne jest tylko to, być może, że kłamanie jest łatwiejsze niż zrobienie czegokolwiek nawet złego. W związku z tym to jest jakby ten słaby optymizm, jaki tutaj kopuje. Może, czyli krótko mówiąc, są na tyle nieudolni, że jednak trudno im będzie sfałszować wybory, bo jakby rzeczy poza rozdawaniem pieniędzy oni nie potrafią, co do zasady. Dzięki temu nadziei nie gaście. Tak? Dziękujemy bardzo za spotkanie. Zapraszamy na kolejne, które nam się uda zorganizować. Film będzie do obejrzenia na naszym kanale na YouTubie i zapraszamy do... Tak, okay. Tak? To jeszcze... Dwa słowa, że on niestety będzie wiecznie żywy i cały czas jest żywy, bo trzeba pamiętać, że znajduje się w podręcznikach. W szkole podstawowej dzieci już 1-3 uczą się o moim rozdziału Karola Wojtyla, że mają Karol Wojtyle, mają też rozdział o matce Teresie z Kalkuty i to są oczywiście nieaktualne wiadomości, bo oni uwzględniają aktualnego stanu wiedzy, nieprawdziwe, tylko że oni byli dobrzy, zero słowa krytyki i te pokolenia wyrastają z roku na rok. Oczywiście krótko powiem tak, że ta cała, trudno powiedzieć debata, ten cały chaos, jaki następuje w sferze publicznej, w mediach i tak dalej, utwierdza mnie w tym, że pomysł pana ministra Czarnka, żeby przedmiot historia i teraźniejszość wprowadzić, jednak uważam trafiony. Aczkolwiek podręczniki trzeba napisać zupełnie od nowa i jak najdalej od Lublina. Tak? Znaczy ja też, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj jednak skuteczność tych działań władzy jest jednak ograniczona. No bo jednak mimo wszystko ja nie jestem takim optymistą jak niektórzy, że tam młodzi ludzie w Polsce to tam wywrócą wszystko do góry nogami, bo ci młodzi ludzie to wyszli 3 razy na ulicę, jak chodzi o kwestię zakazu aborcji i się błyskawicznie znudziło, tak? Okazali się znacznie, ten zapał znacznie bardziej słomiany niż u części ludzi starszych, którzy bardziej bojowo potrafią demonstrować niż ci 20-latkowie często. Niemniej jednak, jak chodzi o podejście do kościoła, faktycznie w grupie 15 powiedzmy, czy nawet 10, 29 jednak jest masowe odchodzenie od kościoła i nawet te badania w podejściu do papieża pokazują, że akurat ta grupa najmłodszych ma do papieża podejście albo wrogie, albo co jest dla kościoła w pewnym sensie jeszcze groźniejsze, całkowicie obojętne. Dziękuję jeszcze raz wszystkim zebranym. Dziękuję tym, co obejrzą do końca film i do zobaczenia przy następnej okazji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ogniwie za gościnę.